Witam Państwa z Wrocławia, mówi Beata Andreas. Jesteśmy przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego. 1901-1948, daty urodzin. I od niedawna jest tutaj taki pomnik. Niewiele osób o nim wie. Przeniesiemy tutaj może kamerę. Przeczytamy płytę. Wierny Polsce idei wolności oddał życie w walce z dwoma totalitarnymi zmami XX wieku. Po polsku i po angielsku. Pośmiertnie odznaczony orderem Orła Białego. Niestety nie ma znaków, kto ufundował ten pomnik. I ja tu przyszłam z flagą samoobrony, dlatego że niestety wygląda na to, że system włącznie z ruchokracją blokują samoobronę na wszystkie sposoby, a chyba tylko nam to pozostało, proszę Państwa, i przykro mi, ale no nawet prawica nie zachowuje się w porządku wobec kandydatów. Ja samoobrony. Ja chcę kandydować do Senatu. I będę poszukiwać takiego komitetu wyborczego. Jest nim właściwie samoobrona. To jest prawie pewne. Wiadomo, że do Senatu nie można startować bez zaplecza jakiegokolwiek. A wygląda wszystko na to, za 2,5 miesiąca wybory, 25 października 2015 roku, i wygląda na to, że zrobimy jeszcze tak po drzewach, żeby tutaj ludziom nie przeszkadzać, że sąd, prokuratura, policja, wszyscy tu są. Drugą część filmu nakręcimy pod pomnikiem, tutaj bardzo blisko, 20 parę metrów, może 30. Jedyny pomnik w Polsce ofiar stalinizmu. Jestem umówiona z panem Leszkiem Skonka. A tu postawiono ten pomnik. I wielką inwestycję się tam zadziewa. Wrocław nie ma pieniędzy nawet na wymianę godła herbu państwa i flagi porządne, polskie flagi, ale miliony idą na renowację niemieckich zabytków i przykro jest to mówić, że nawet przy takim pomniku nie umieszczono poprawnie, jakie to były totalitaryzmy, nazw, stalinizm i hitleryzm. O tym właśnie też chcę porozmawiać z panem Leszkiem Skonką. Skonka? Ja przepraszam za pomyłkę w nazwisku na poprzednim filmie. Bo nie zgadzamy się na to, żeby Niemców hitlerowskich, III Rzeszę, nazywać nazistami, dlatego że zaciera się w tym momencie wiedza historyczna o tym, kto, że to państwo niemieckie napadło na Polskę. Państwo niemieckie, które w XX wieku wywołało dwie wojny światowe, obie przegrało z Kretesem i udowodniło tym samym, że państwo niemieckie nie jest zdolne do pokoju. Mówiła Beata Andreas. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego odcinka.